Ohio, jestem to Sirko, a to jest filmik prezentujący grę Dragon Ball Xenoverse. Nie będę tutaj pokazywał całej rozgrywki tej początkowej, ponieważ zepsułem troszeczkę, mogę tak to nazwać. Myślałem, że stworzę sobie postać, zobaczę jak to wygląda, przejdę kawałek, będę mógł coś o tym opowiedzieć i skasuję tą postać, zacznę od nowa rozgrywać to na streamie. Niestety, jak zacząłem ogrywać tą grę i skasowałem postać na 15 poziomie, stworzyłem sobie potem nową, okazało się, że muszę zaczynać od nowa z poziomem, ale fabuła, którą już przesunąłem do przodu, została przesunięta, więc nie mogę w żaden sposób tego ani pokazać wam, jak wygląda początkowa fabuła do pewnego momentu, i to jest mały pech. Nie da się tego po prostu zrestartować, żeby zacząć fabułę od nowa. Natomiast dobrą sprawą jest to, iż mam postać zrobioną, rozgrywam sobie i to fajnie wygląda. Będę tutaj starał się pokazać fabułę, myślę, że dalej, w postaci kobiety ziemianki, ponieważ dowiedziałem się tam kilku ważnych informacji, mam nadzieję, że to się potwierdzi, iż ziemianie to nie są do końca ziemianie, ale postacie także urodzone na Ziemi, czyli mające możliwość przemiany w Saiyana, czyli tak jak to było z Son Gohanem czy Son Gotenem. Nie są to Saiyanie czystej krwi, ale urodzeni na Ziemi. Mam nadzieję, że to jednak się sprawdzi. I co więcej, możecie sobie podczas mojej gadaniny oglądać, co tam było na samym początku rozgrywki, ponieważ tam mały kawałeczek filmiku wam nagrałem. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie, jakieś wnioski i będzie wam się to podobać. Jeżeli jesteście zainteresowani oglądaniem właśnie rozgrywki w Dragon Ball Xenoverse, to zapraszam, myślę, codziennie na Hitboxa. Będę tam streamował właśnie tego między godziną 21 a 2 w nocy. Ja tak najczęściej mam tego streama. I zobaczycie właśnie, jak się gra w Dragon Ball Xenoverse. Tutaj postaram się na pewno jakieś odcinki z fabuły ponagrywać, albo przynajmniej powycinać ze streama. Bo ja to staram się obchodzić na streamie, żeby to pokazać i najwyżej spuszować na YouTube, żeby tego jakoś wielce nie rozdzierać, choć mógłbym po prostu fabułę stricte pod YouTube'a zrobić i nic więcej, ale Dragon Ball Xenoverse to jest bijatyka, więc tutaj wszystko opiera się na tej bijatyce, a ponieważ jest to gra typowo taka troszeczkę MMO-RPG-owa, więc mamy i rozwijanie postaci, mamy kupowanie ekwipunku, więc to wszystko też należałoby jakoś pokazać. I tutaj robią się problemy. Do tego zapraszam na Hitboxa. Macie tam link u góry, możecie sobie tam wejść zobaczyć. I niedługo myślę, że będę mówił troszeczkę z innego mikrofonu, więc będzie to inaczej brzmiało. Mam nadzieję, że dużo lepiej. Jeszcze muszę kilka testów przeprowadzić, bo jestem w trakcie kalibracji. I myślę, że na tym zakończymy omówienie Dragon Balla. Jest to na pewno niewiele powiedziałem, co prawda, ale jest to gra z serii Dragon Ball. Bardzo przyjemnie się gra, ma kilka mankamentów, ale jest to naprawdę dobra gra i chyba pierwsza na peceta, którą mam okazję grać. Okej, były jakieś tam inne gierki na peceta, jakieś przeróbki czy coś w tym stylu, ale jest to chyba pierwsza oficjalnie wydana gra Dragon Balla na peceta i to mnie cieszy, że można w końcu w Dragon Balla na pececie pograć i jest to dość dobra gierka, żeby grać to na pececie, mimo tych kilku mankamentów, o których wspomniałem. Okej, tutaj minęło jakieś 4 minuty, czy niecałe mojej gadki. Myślę, że pokazałem wam tyle, ile chciałem wam pokazać, ponieważ nagrywam to troszeczkę osobno i nie jestem w stanie wam tego teraz zaprezentować, ale jeżeli naprawdę jesteście zainteresowani Dragon Ballem, zostawcie komentarz pod tym filmikiem, może postaram się coś specjalnie na YouTube'a jeszcze z tego nagrać, a jak nie, to po prostu będą te wrzutki z live'a. Niestety są teraz problemy z serwerami, jako że gra dopiero co wyszła, więc pełno ludzi tam siedzi i często gra się nie może połączyć, więc to takie wykoptowane ze streama też nie jest to pięknie zrobione, ponieważ siedzę czasami 5 minut, czekam, aż mnie z serwerem połączy. Albo po jakimś czasie mnie z tego serwera wywala. Więc no, tak średnio najeżdża z tym jest. Okej, komentujcie, lajkujcie, zostawiajcie, nie wiem, suby. Ja pozdrawiam, cześć, trzymajcie się, pa pa, sayonara.